Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym nagrać filmik na temat kompresji w Hondzie. To jest CRV-ka czwóreczka, dwa literki, 155 koni, przebieg 120 tysięcy. W sumie rzeczy nic się nie dzieje, tak dla czystej swojej ciekawości zawsze chciałem sprawdzić, jaka jest kondycja silnika. Świeczki mam już wykręcone, cewki wykręcone, wszystko leży na stoliku. Sprzęcik do pomiaru będziemy mieli firmy Gecko. Zegar jest elektroniczny, można ustawić, zmienić z barów, zmienię, może wyłączę oświetlenie, będzie lepiej widać. Elektroniczny, myślę, że będzie lepszy od analogowego, bo będzie dokładnie widać, jaki będzie pomiar, a nie między jedną, drugą kreską może tyle, może tyle. Ustawione mam w barach, można ustawić inne. Tym przyciskiem chyba zmieniamy. O tak. Inne wartości. Zostajemy przy barach, tutaj z boku, co widać, to jest poziom naładowania baterii, bo są dwie baterie włożone. Do tego mamy adaptery, końcóweczki, jedna prosta, jedna wygięta i przewodzik. Oglądając jakieś tam wcześniejsze filmy, gdzie był przyrząd ten wystawiony, nie polecali sprawdzania ciśnienia kompresji w silniku przewodem elastycznym tej firmy, dlatego że kiedyś można powiedzieć, że była tak jakby, nie wiem, czy to wada fabryczna, czy niedopatrzenie czyjeś, nie było tutaj zaworka, czyli to jest ten zaworek, chyba nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa. To są takie zaworki jak na przykład wentylnicy w kole. I w starszych modelach tego zaworka nie było. I pomiar wychodził, jak oglądałem, taki, że na tym elastycznym wężu wychodziło 8 bar, a na sztywnym, metalowym, bezpośrednio tak jakby podłączenie, wychodziło 11. Także dużo przekłamywał. I podejrzewam, że jest to właśnie wina tego, że nie było tego zaworka w środku. Tutaj u mnie jest zamontowany, czyli tak jakby już to jest, powiedzmy, ta wada zrobiona, uzupełniona. Tak samo są w gumowych tutaj połączeniach, w środku też są te zaworki, w jednym i w drugim. Co do tego jeszcze, zrobiłem patenciki, tak jak oglądałem, jest założona podkładka, bo dociskając do gniazda po świecy, podobno ta guma wchodziła na tą rurkę i trzeba było założyć taką cienką, miedzianą, dopasować, akurat miedzianą, cienką dopasowałem podkładkę, że jest szerzej i ta guma nie wchodzi teraz. Także będzie okazja sprawdzić najpierw na elastycznym przewodzie, jak wychodzi na jednym cylindrze, później przerzucimy na ten krótki. No i polecimy z tematem wszędzie krótkim, bo będzie szybciej, tylko sprawdzić po prostu bym chciał, czy faktycznie teraz ten cienki będzie pokazywał w sposób wiarygodny ten elastyczny przewód, tak jak ten metalowy, bo wcześniej to, co były inne jakieś filmy robione, to po prostu było duże przekłamanie. I chyba był powodem to, że nie było tego zaworu w środku i on nie trzymał ciśnienia całego, tak jakby w tym układzie, w tym metalowym połączeniu. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Jak mówiłem, z czystej ciekawości chcę sprawdzić, jakie jest sprzężenie. Są dwie szkoły podobno sprawdzania. Jedna jest na zimnym, druga jest na ciepłym silniku. W Hondzie czytałem, w serwisówce pisze, że trzeba silnik mieć nagrzany do normalnej temperatury eksploatacji i dopiero zacząć pomiar ciśnienia sprężania. Też nie jest opisane ten pomiar, który się zrobi sprężania, jakie ma górne właściwości, wartości, ile on tam powinien mieć bar. Jest tylko podane, że
ma być nie mniej jak 9 na każdym cylindrze. I różnica między cylindrami nie może przekraczać też do 2 barów. Tak jakby. Także ja chcę przeprowadzić taki eksperymencik na swojej Honiuniuni i zobaczyć na zimnym silniku, jak wychodzi to sprężanie i na gorącym silniku. Sprawdzimy temperaturkę. 18 stopni. W środku nawet łapniemy. 16 stopni. Tam gdzieś na dole jest 18 stopni. 19. Także silnik jest, jak widać, zimny. Także zamontujemy najpierw tą elastyczny przewodzik. Tylko założymy adapter, bo świece są cieńsze niż ten, co ja mam końcówkę. I na pierwszym cylindrze sprawdzimy na cienkim i później na tym krótkim, jak wychodzi, a resztę polecimy już z krótkim. A więc mam już przygotowaną tutaj pierwszy cylinder, wkręcone te elastyczne łączenie, jest na zero. Jeszcze przed przystąpieniem wiadomo, że mamy wciśnięty pedał sprzęgła. Mamy wciśnięty pedał sprzęgła, żeby silnik miał lżej kręcić i może szybciej będzie kręcił. Akumulator mam naładowany i pedał od gazu też będzie wciśnięty do końca. Musimy zrobić jeszcze tylko jedną rzecz, czyli odłączyć wtryskiwacze. Tutaj mam podłączony komputer i komputerem odłączę wtryskiwacze po to, żeby nie podawały paliwa. Raz to dlatego, że żeby pomiary, myślę, wyszły w sposób wiarygodny, bo jeżeli wtryskiwacze będą podawać paliwo, nie można ostrości złapać, jeżeli wtryskiwacze będą podawać paliwo, to raz, że może to na ostatnim cylindrze wyjść jakieś zakłamanie, bo może jakoś tam uszczelnić układ cylinder pierścienie, tłok na przykład, lub się nazbierać, powiedzmy, druga sprawa, jakiejś mieszanki tej w kolektorze, nie wiem, wylotowym, później po zakręceniu świeczek, odpaleniu może być jakieś detonacyjne spalenie i nie wiem, może coś, powiedzmy, uszkodzić albo nawet rozerwać. No i po trzecie, myślę, niepotrzebnie przez otwory te świec tam, a tam mgła olejowa, mgła paliwowa wylatywa. Także robimy zatrzymanie wtrysków. I tak, zaraz zobaczymy, bo nie widzę, gdzie tu wcisnąć. Zatrzymujemy wtryskiwacze. I teraz Enter, aby wszystkie wtryskiwacze zatrzymać. No i wiadomo, później by trzeba wykasować ECM, PCM, reset, żeby to uruchomić. Ok, i jedziemy z tematem. Dobra, wtryskiwacze mamy zatrzymane, a więc sprzęgło do oporu, gaz do oporu i robimy pierwszy pomiar. Tam widać nawet ten ciśnienia, już co leży. Radyjko wyłączę, ale to nie będzie widać pewnie. No, zapalił się, ale to jest za daleko, żeby cokolwiek zobaczyć. Dobra, idziemy, sprawdzimy. O, bardzo fajna, ciekawa rzecz tutaj wychodzi już, widziałem z daleka. Proszę bardzo, pierwszy cylinder, elastyczne połączenie. I mamy, świeciło niebo, widać 12 i 9. 12,85, 12,9, było nawet na początku 13,
tylko gdzieś zaczyna to ciśnienie spadać. Może jest jakaś tam nieszczelność, bo jest adapter założony jeszcze i może gdzieś tymi gumkami to ciśnienie po prostu uciekać. Ale jest 12,8, było 13. Może wcześniej ten film udało mi się złapać. Także przekładam. Przekładam teraz. O. No, widzimy, że spada. Czyli pewnie jakaś nieszczelność jest na gumkach. Ale było 13 na samym początku. Nie wiem, może złapało się na filmie. Także przekładam na elastyczne, na krótkie połączenie z elastycznego. Dobra, wymieniłem końcóweczkę. Cylinderek pierwszy. Zakładamy teraz końcóweczkę sztywną. Zobaczymy, jak będzie wychodziło na sztywnej. Kręcimy. Dobra. O, nie będę długo rzeźbił samochodu. 13,65. Pierwszy. Lecimy z drugim. Drugi. Lecimy. Dobra. 13,5, ale chyba źle coś tam trzymałem, mi się wydaje. Zerujemy. Lecimy z trzecim. Kręcimy. Dobra. A 12,95, tam po 13 zeszło trochę. I lecimy z ostatnim. Teraz. Lecimy z ostatnim. Dawaj. O, zaraz, jeszcze raz. Coś tam krzywo źle trzymam. Jeszcze raz. Dobra. Zaraz. Dawaj. Dobra. Jakiś error pokazuje nam. Dlaczego? Nie wiemy. Jest zero. Spróbujemy jeszcze raz. Czwarty cylinderek. Coś tutaj źle trzymam po prostu jedną ręką. Dobra. Dobra. No jak widać, ciężko jest to trzymać. Ale nawaliło 13,6 bara. Ok, robimy teraz tak, wkręcamy świeczki, grzejemy silnik do temperatury eksploatacji i mierzymy jeszcze raz. No jak mówiłem, etapami będziemy nagrywali, bo się na raz nie da wszystkiego ogarnąć. Świeczuszki, ceweczki mamy założone, gasimy światełko. O, taki mój tam patencik na samochodzie przy okazji. Przechodzimy teraz do środeczka, na kompa. Żeby pokazać, wyłączę może to światełko, że faktycznie nie odpali nam samochodzik. Także proszę bardzo, słuchamy. No, nie pali. Czyli musimy zrobić tak, jak pisało na załączonym obrazku. Teraz reset. Wychodzimy z tej funkcji. Wchodzimy w tą funkcję. I mamy tutaj reset. Enter.
Zaraz dwójeczka Enter. Robimy resecik. Tak. Enter. Enter, zaraz. I został zresetowany. No i taka informacja, że 10 minutek musi pochodzić, niby żeby tam wolnobroty były i tak dalej. Dobra. Mamy zrobiony resecik. Od razu wyjdziemy z tej funkcji. A, palimy samochodzik. O, teraz. O, proszę bardzo. Jednak chodzi. Żyje. Temperaturkę mamy na zero. Grzejemy motor do 90 stopni. W międzyczasie grzejemy motor do 90 stopni. W międzyczasie wychodzimy tu. Przechodzimy tu. I lecimy do dołu. Znowu do. Znowu do. Ostrość, ostrość. Wszystkie wtryskiwacze zatrzymują. Także przygotowani jesteśmy znowu do wyłączenia wtryskiwaczy. To już jak nagrzeje silnik. Pokażę, że silniczek. O, mogę pokazać przy okazji. To urządzonko, które też film był. Pomęczyłem akumulator teraz tym kręceniem, żeby sprawdzić wszędzie ciśnienie, jakie jest. No i od razu z samego początku światła wyłączone, tylko dzienne, i wali 14, czyli jest akumulator rozładowany, ale myślę, że pochodzi 10-15 minut się podładuje i na gorącym silniczku sprawdzimy jeszcze raz, jakie jest ciśnienie. Także tak mamy. Tutaj mamy też filmik. Sprawdza się superancko urządzonko. Jak widać, po 2,2 wszędzie na każdym kole, temperaturka, wszystko jest, wszystko chodzi. Tak jak wcześniejsze filmiki były. Dobra, czekamy, aż się maszyna nagrzeje. No i okej. Troszeczkę czasu upłynęło. Silniczek jeszcze pracuje, ale już tutaj temperaturkę silnika mamy normalną pracy. 90 stopni, także robimy pomiar teraz na gorącym silniczku. Gasimy. Włączamy zapłon. Robimy wszystkie wtryski, wyłączamy. I mamy wszystkie wtryski wyłączone. Przechodzimy teraz do. Włączamy światełko na silniczku i sprawdzamy temperaturkę. Może sprawdzimy sobie gdzieś tam. O, tam na bloku silnika 92 jest. I sprawdzimy sobie na przykład gdzieś tutaj między świeczkami. Powiedzmy o tu gdzieś między świeczkami. Tam gdzie jest mniej więcej świece, blok 97. Dobra. Mamy na motorek nagrzany, czyli znowu zdejmujemy świece, zdejmujemy cewki i robimy na gorącym silniku pomiar sprężania, tak jak to opisuje w swoich serwisówkach Honda, że ma być silnik rozgrzany, normalna temperatura pracy i dopiero robimy, to ma być prawdopodobny wiarygodny wynik. Zobaczymy, jaka będzie różnica między zimnym a na ciepłym. Ale biorąc pod uwagę już nawet zimny, to gdzieś tam czytałem, że normalnie to ma być między 9 a 12. Tak jakby w każdym silniku. No jak u mnie jest 13 i to ponad, to myślę, że jest elegancko. Dobra. Dobra, świeczki wykręcone, silnik rozgrzany. Zegar na zero, pierwszy cylinder. Telefonik muszę zostawić tutaj, żeby trzymać to rękami. Kręcimy.
Jeszcze raz, bo zły pomiar. Dawaj. No i co nam pokazało? Znowu pokazało nam error. Dlaczego error? Nie, jest. 13,9 na pierwszym cylindrze. Lecimy teraz z drugim. 0. Drugi. Dawaj. Dobra. I co pokazuje znowu? Znowu error. Ale nie wiem, czy zegar, jak się lekko upuści, zaraz pokażę. Jak się lekko opuści ciśnienie, pokazuje 13,95. Czyli wygląda na to, że ja mam wyższe ciśnienie na cylindrach, niż pokazuje ten zegar. Najwidoczniej on jest, nie wiem, czy to jest możliwe, czy nie. Do 14 by pokazywał tylko, a powyżej już nie pokazuje. Opuszczamy na 0. Lecimy trzeci cylinder. Kręcimy. Dobra. No i trzeci. Znowu jest error. Ale jak się lekko opuści. Nie wiem, słuchajcie, czy to jest wina zegaru. Miał być taki superancki, cudowny i pokazywać superancko cudownie. Zaraz, ja na rękę nie mogę. Czy po prostu on się zaciął, popsuł, proszę bardzo. 13,95 pokazuje na czwartym. Puszczając. O, jak naciskam, ciśnienie spada. Także wygląda na to, że pokazuje do 14 tylko, a powyżej pokazuje błąd pomiaru. A jak mu się lekko opuści ciśnienie, to wtedy pokazuje. I jedziemy czwarty. Dawaj. Dobra. No i na czwartym jest to samo. Upuszczamy lekko. I proszę bardzo, 13,95. Czyli najwyraźniej powyżej 14. No. To niezłe szopki. Zrobię jeszcze wklejkę szybką odnośnie tego manometru. Sprawdzałem w instrukcji, w specyfikacji manometru i jest napisane, że skala jest do 14 bar. Także u mnie ciśnienie było widać dużo powyżej 14 bar i dlatego pokazywało error i trzeba było troszeczkę ciśnienia upuścić, żeby wyszło te 13,95. Także manometr jest tylko do 14. No, nie zauważyłem, jak kupowałem. Mój błąd, ale manometr jest dobry. Także patrząc pod tym kątem, jak to wychodziło, zimny silnik, 13,65, 13,10, 13,5, 13,60. Na elastycznym połączeniu było 13,10, tam bliknęło na samym początku, później to ciśnienie zaczęło spadać, czyli gdzieś po prostu była jakaś nieszczelność. Na przewodzie tym, bo tu założyłem adaptację, tą, na końcu jest gumka i tak samo tu jest gumka i pewnie uciekało tymi gumkami powietrze, dlatego spadało ciśnienie. Na ciepłym silniku, załóżmy, że było wszędzie po 13,95, na ciepłym, ale było pewnie powyżej 14. I wygląda na to, że nie wiem, czy to tak może być, prawdopodobnie tak, że zegar jest do 14 atmosfer. A u mnie biło więcej jak 14 atmosfer i wyskakiwało cały czas error, błąd. Po lekkim, dosłownie takim leciutkim naciśnięciu tym, co się spuszcza zaworkiem powietrze z zegara, schodziło to ciśnienie, tak leciutko tylko psyknęło, dosłownie takie cyk, tylko lekkie takie cyknięcie było przy lekkim naciśnięciu, lekko odpuścił i od razu pokazywało 13,95.
Także myślę, że zegar nie jest wadliwy czy uszkodzony, tylko po prostu niski zakres pomiaru ma. Do 14 atmosfer. Także biorąc pod uwagę te dzisiejsze wyniki badania, testy na zimnym i na ciepłym, jest faktycznie różnica i to spora. Bo nie licząc nawet pierwszy cylinder, jak ma 13,60, to tu wyskakiwało powyżej 14, tylko już u mnie zegar nie mierzył, to ile było powyżej 14, to nie wiemy. Może nawet atmosfera więcej. Także faktycznie wychodzi na zimnym, a na ciepłym inny pomiar. Mówiąc krótko, jeszcze jest sprawa tego typu, że tymi gumkami, faktycznie po skręceniu, jak są gumki, adaptery, ja używam akurat tego adaptera, bo świeczki mają taki wielkość gwintu, zakręcając na to, gdzie jest też gumka, zdaje mi się, że było dobrze przykręcone, ale w innych firmach też mówili, że tymi gumkami ucieka ciśnienie. No ale pomiar przynajmniej tym wężem wyszedł, można powiedzieć, że w miarę normalny, bo 13,10, gdzie na cienkim bezpośrednio było 13,6. I do tego pomiar robiłem rurką tą wygiętą, nie tą prostą. Dlaczego? Bo na tej prostej ciśnienie wychodziło mi 4, a 5 atmosfer. Czyli zdjąłem tą gumę, w środku jest zaworek, odkręciłem zaworek, myślałem, że może ten zaworek trzyma całe ciśnienie. Zmieniłem na drugi, znowu zrobiłem próbę i dalej to samo. Na prostej rurce ciśnienie wychodziło po 4 atmosfery na każdym cylindrze, jak sprawdzałem sobie. Także musiałem zastosować rurkę tą wygiętą. Ale też było podejście, też było elegancko i na tym wygięciu w sumie rzeczy nawet lepiej wyszło niż na prostej, bo można było zegar oprzeć. I nie było jakichś tam przydmuchów. Także no zaskoczył mnie jedynie ten zegar, że do 14 pewnie atmosfer tylko pokazuje i to wszystko. A u mnie na rozgrzanym silniku wyszło, że jest jednak dużo, dużo więcej. Także świeczki sobie zakręcę już jak ostygnie silnik, bo to wiadomo, na zimnym silniku powinien się dokręcać. Tam z odpowiednim momentem. Ile tam w newtach to mam gdzieś zapisane. Także mam nadzieję, że może komuś ten filmik się przyda. No taki w sumie rzeczy wyszedł dla mnie z czystej, jak powiedziałem, ciekawości zobaczyć, ile moja Honia wypluje przy 120 tysiącach przebiegu, jakie wypluje ciśnienie. Nie znalazłem też na internecie, na YouTubie, nigdzie żadnego filmu, żeby ktoś zrobił z Hondy w taki sposób, jak ja to zrobiłem. No i dlatego zdecydowałem się zrobić. Może to innym się przyda. Jakie powinny być ciśnienia w takich silnikach. Pozdrawiam wszystkich. Życzę dużo zdrowia.